Nie można im tego wybić z głowy. To są skutki samotności w próżni. A ty, Ole? Ty także latałeś? Tak, trochę. Ale niedaleko. Odbywałem praktykę, potem loty egzaminacyjne. Tylko tyle. Moja historia jest prawdziwa, dlatego w niczym nie przypomina opowiadań tamtych biedaków. Po prostu miałem szok. Teraz wracam do równowagi i tyle. Lekarze mówią, że znów będę mógł latać w patrolu. Wiesz, to paskudna robota, ale co robić, skoro wyprawy międzygwiezdne wyruszają tak rzadko. Jeśli chcesz, opowiem ci, w jaki sposób znalazłem się w tym zakładzie. To dość krótka i nieskomplikowana historia. No, chętnie posłucham. Wiesz, miałem do wylatania ileś tam jednostek astronomicznych, potem egzamin i licencja samodzielnego pilota patrolu. Mm. Mojego instruktora poznałem dopiero w kabinie Kraba. To taki dwumiejscowy, niewielki patrolowiec średniego zasięgu. Był doskonałym dowódcą i pilotem o niespotykanych umiejętnościach. Przez cały czas, gdy prowadziliśmy rakietę wspólnie, jego dłonie spoczywały miękko na dźwignach dublujących moje urządzenia sterownicze. Każdy mój niewłaściwy ruch wyzwalał natychmiastową reakcję. Czasem wydawało mi się, że przeczuwa moje błędy i poprawia, zanim jeszcze zdążę je popełnić. Doskonały fachowiec. Tak, to było niesamowite. Dopiero po kilku manewrach zdołałem się do tego nieco przyzwyczaić. Wiesz, jego obecność dawała poczucie stuprocentowej pewności lotu. Przy nim, nawet gdyby spał, czułem się zawsze bezpiecznie. Nieraz zdawało mi się, że nie zasypia nigdy albo drzemie niezwykle czujnie. Każde drgnienie kabiny, każdy trzask wykrywacza pyłów powodowały jego natychmiastowe przebudzenie. Sztywniał z dłońmi na sterach, gotów przyjść mi z pomocą w razie kłopotów. Nigdy nie widziałem go jedzącego. Sądziłem, że posiłki spożywa, gdy ja śpię. No, a twój egzamin? Poszło mi nadspodziewanie dobrze. Jego obecność działała na mnie jak środek uspokajający. Nie popełniłem chyba żadnego błędu. Gdy weszliśmy na kurs powrotny, powiedział tylko: zdałeś. Wiesz, pomyślałem sobie wtedy, że nie potrafię mu nigdy dorównać. Poczułem się zupełnie głupi wobec jego umiejętności. No i? Któregoś dnia, nie działo się właściwie nic, zaproponowałem mu partię szachów. Zgodził się. Graliśmy w pamięci bez szachownicy. Mnie sprawiało to nie lada trudności. On natomiast grał wspaniale. Potrafił przy tym równocześnie mieć na oku tablicę kontrolną i zauważyć każdy najmniejszy nawet szczegół na ekranach. Nigdy nie udało mi się z nim wygrać. A często grywaliście? No pewnie. A cóż tam innego można robić? W czasie jednej z partii, po którym z kolei moim ruchu, czekałem dość długo na jego odpowiedź. Nigdy przedtem nie namyślał się tak długo. Po kilkunastu minutach powiedziałem coś. Nie odezwał się. Chwyciłem go za spoczywającą na sterze dłoń. Była bezwładna. Zajrzałem pod chałubę. Pierwszy raz widziałem jego twarz w takim zbliżeniu. Wydała mi się jakaś nienaturalna. Oczy były otwarte, lecz jakby martwe, nieruchome i bez wyrazu. Nagle bezwładna dotąd dłoń zaczęła obejmować przegód mojej ręki. Palce zacisnęły się tak kurczowo, że aż krzyknąłem z bólu. Reszta postaci nie drgnęła, nawet tylko ta ręka. Nie mogłem się wyrwać. Ze strachu szarpnąłem go za skafander na piersi. Zapięcie puściło i wtedy... I wtedy zamiast ludzkiej postaci ujrzałem sploty kabli i przewodów hydraulicznych, mechanizmy, wykonawcze elementy elektroniczne. To była maszyna! Maszyna, nie człowiek, lecz makieta, mechanizm wykonawczy połączony z kalkulatorem rakiety. Straciłem panowanie nad sobą i zmiażdżyłem go. Coś takiego. To miał być eksperyment, rozumiesz? To właśnie tę maszynę, nie mnie, egzaminowano ze sprawności pilotażu. Nikt mi o niczym nie powiedział. Ja byłem jej dublerem na wypadek, gdyby zawiodła. Takiego miałem dowódcę patrolu.
Tak, właściwie to bardzo go polubiłem. Był dla mnie wzorem, polubiłem go. A to był wstrętny, mechaniczny manekin, robot taki. A ty też jesteś robot? Też? Spokój się! Pryć! Puść mnie natychmiast! Puść! Wyłącz się natychmiast! Wyłącz się! Ty jesteś sztuczny! Pielęgniarz! Sztuczny! Lindgard znowu dostał szału! Zabierzcie go! No. Hele, uspokój się. O, chodź. Chodź ze mną, chodź. Nie przejmuj się, to u niego normalne. Z każdym nowym musi to powtórzyć. Za godzinę mu przejdzie i nie będzie o niczym pamiętał. Nazywam się Conti, ale to wcale nie jest moje prawdziwe nazwisko. Mnie w ogóle nie ma. To znaczy, ja jestem podmieniony, rozumiesz? Właściwy Conti został na 6. planecie Układu Wegi. Zamiast niego przysłali mnie, ale nic nikomu. Ja wiem, że ty też tego, rozumiemy się. Takiego to ja zawsze poznam. Nie bój się. Ale ci tutaj nie poznają. Nie wiedzą. No musimy się trzymać razem. No? W porządku? Już my ich. Jak spośród nich wyłowić tego, czy może tych, do których adresowane są owe tajemnicze sygnały z kosmosu, zogniskowane bez wyjątku na tej właśnie samotnej wysepce? Czy są to tylko jednostronnie przekazywane instrukcje, czy też może regularna, obustronna wymiana informacji? Sygnałów emitowanych w przeciwnym kierunku dotychczas nie zaobserwowano. Tu pan jest, panie Kreis. Podwieczorek zje pan tutaj, czy zanieść go panu do pokoju? No tutaj, jeśli można. O, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. A doktor Klin kazał przekazać, że był dla pana radiogram z dowództwa. Przyznano panu 3. grupę pilotażu transstelarnego. Przekazano również pozdrowienia od pani Kai. Dziękuję. Czy mógłby pan spytać doktora o szczegóły mojej nominacji? Tak, oczywiście. Zaraz wrócę. Pani Kai. To znaczy, że była emisja. 3. grupa. Między 5:30 a 6:30. Zaraz wszedłem tutaj, tuż przed 5:00. Enor opuścił pokój w 10 minut później. Jakieś 2 minuty po nim wyszedł ten Quandr. Conti wyprowadził Olego chyba ze 5:40. Psia krew. Żadnego nie miałem na oku przez pełne pół godziny. Doktor Gwiny skontaktował się z dowództwem. Otrzymał pan zaszeregowanie według paragrafu 18, punkt 4, ze wszystkimi wynikającymi stąd uprawnieniami. Dziękuję. 18:04, 17:10 do 17:11. W tym czasie rozmawiałem z Olem. Zatem on raczej nie mógł być ich odbiorcą. Ale pozostali? Nie bój się, stary. Sami swoi. O, macie tu radio. A, Enor jest elektronikiem. Dzięki temu prawie z niczego zrobił ten odbiornik. No, słuchamy sobie wiadomości ze świata. Tu daje się odbierać Nową Zelandię i część Antarktydy. No, jest to co prawda surowo zabronione. Jedyny odbiornik i nadajnik znajduje się u szefa i to pod kluczem. Stary popełnił jeden błąd. Poprosił mnie kiedyś o naprawienie tego swojego odbiornika. Nie takie aparaty się reperowało. Zmieniłem nieco schemat i zostało mi tych kilka elementów. A jakie pasma chwyta ten odbiornik? A jakie pan chce?
No, żadne. Tak pytam. Mogę służyć z zakresem do 500 MHz. Chyba fale ultrakrótkie z najbliższych rozgłośni nie docierają na wyspę. Myśli pan, że ja tak dla przyjemności radia sobie słucham? Panie, ja wiem, co robię i po co. Oni transmitują zwykle na najkrótszych pasmach. Wie pan, ci z Deneba, o których panu mówiłem, muszę pilnować, nasłuchiwać. No dobra, dawaj Nową Zelandię. Za kilka minut będą wiadomości. Czy wszyscy kuracjusze korzystają z tego źródła informacji? No, wszyscy. Wszyscy z wyjątkiem tego idioty Lobnera. Który to? To ten, co się podaje za Ansata IV Quadra. I jeszcze jeden jest taki, do którego nie mamy zaufania. Jest tu dopiero 4 dni. Nie widziałeś go pewnie. Siedzi stale u siebie w pokoju i patrzy w sufit albo w okno. No jak on się nazywa? A nie wiem dokładnie. Na imię ma Bert. Podobno z którejś z dawnych wypraw. Dopiero teraz coś mu się w głowie przekręciło. On się nazywa Bert Zatl, czy coś w tym rodzaju. No. Zatl? A czy on nie jest z wyprawy Branta z 2108? Zdaje się. Tak, chyba mówił doktor, kiedy go pytałem, co to za jeden. A w którym pokoju mieszka ten Zatl? W 14, obok ciebie. Nie radzę ci jednak chodzić do niego. Diabelnie nudny facet. Nikogo nie zauważa. Ciężki przypadek melancholii. Aha. A dawno on wrócił? No bo ten Bert to chyba mój znajomy z ośrodka szkoleniowego. Razem kończyliśmy studia. Ekspedycja Branta wróciła 3 lata temu. Mieli duże straty w ludziach. No, to ja już pójdę. Zaczekaj. Dlaczego się tak śpieszysz? Samemu nudno. Nie, pójdę. Położę się spać. Coś z lasu weszło przez uchylone okno. Jaszczurka? Nie, za głośno tupie. Na pewno szczur. Boże. 23. Spać. Panie Pratt, doktor prosi, aby pan poszedł do niego do gabinetu. Nie chciałby długo czekać. Czy pan pójdzie sam, czy mam pana sprowadzić? Świetna okazja, by go sobie obejrzeć. Cholera, nie zasnę z tym szczurem. Kogo oni niosą na tych noszach? Zatla? Trzeba wreszcie to załatwić. Zdaje się, że dali mu jakieś środki uspokajające. Zobaczę go, dopóki śpi. Nie jest Bert Zatl z wyprawy Branta. Zaraz, skąd jego znam? Musiałem widzieć go już po powrocie, tylko gdzie? Dziwne. Dlaczego występuje tutaj pod cudzym nazwiskiem? Musi pan dużo odpoczywać, jak najwięcej odpoczynku. Zaraz przygotuję panu środek uspokajający. Facet? Rzekomy Zatl. Jak on się tu znalazł? Przecież przed chwilą spał w swoim pokoju. Pan nie śpi? Nie mogę. Szczury spacerują po moim pokoju. Szczury? Widział je pan? Nie, było ciemno, ale kiedy zapaliłem światło, uciekły. Uspokoił mnie pan. Jeszcze tylko szczurów by nam tutaj brakowało. Pan się myli. To nie były szczury. Na pewno nie zamknął pan okna. Zapomniałem panu o tym powiedzieć. Trzeba zamykać okna albo wstawiać w nie siatkę. Inaczej będzie pan co noc narażony na wizyty. To koala, rodzaj małych niedźwiadków. Ktoś sprowadził je tu z Australii. Zaaklimatyzowały się i rozmnożyły. W ogrodzie jest dużo eukaliptusów. Objadają się nimi do granic możliwości, a potem popadają w stan upojenia i wiszą na gałęziach nieprzytomne do tego stopnia, że można je zbierać rękami. Dopiero pod wieczór trzeźwieją
i zaczynają myszkować. Są zresztą zupełnie nieszkodliwe i skąd inąd bardzo miłe. Cóż mogę pan poradzić? Niech pan to rozpyli w pokoju. Trochę pachnie dla człowieka znośnie, a one tego nie lubią. Dziękuję. Dobranoc. Chwileczkę. Chyba miałem coś dla pana. Niech pan chwilę zaczeka, dobrze?